Słuchajcie, Dorsy w końcu otrzymały nowe zmiany, dlatego też dzisiaj poznacie wszystko, co musicie wiedzieć o najnowszych zmianach w grze. Także zaczynajmy! Po pierwsze, w Dorsach pojawiło się nowe zakończenie. Teraz, kiedy to przejdziemy grę, napotkamy się na finalny pościg z naszym figurem. W odróżnieniu od pościgu, w którym to gonił nas Sick, tutaj mamy do czynienia z takim ala labiryntem, dlatego też ucieczka nie jest taka prosta, jakby się wydawało. Do tego, jeśli uda nam się już przetrwać ten setny pokój, to w końcowej scence nasz figurę przestraszy się ognia i wypadnie przez okno. Niestety dla nas upadek ten zbytnio, no nic mu nie zrobi. Kolejno przechodzimy do widocznego teraz na ekranie zadania z numerkami składającego się z trzech etapów. Po jego rozwiązaniu odblokujemy windę, która zaprowadzi nas do tak często wspominanych Dorsów 2, czyli kolejnego poziomu tego przeklętego hotelu. Ale cóż, zanim tam się dostaniemy, czeka nas powrót figurę i kolejna ucieczka, tym razem na nasze szczęście dosyć prosta. A co wydarzy się dalej? Cóż, winda się psuje, a my spadamy w przepaść i dostajemy się do Dorsów 2. Oczywiście pojawia się wtedy napis ciąg dalszy nastąpi, co oznacza, że szykuje się kolejny update, który tym razem już doda to drugie piętro. Obecne zmiany dodają nam nowe pomieszczenia, nowe potwory, pokoje, przedmioty i wiele więcej innych rzeczy, także przejdźmy do ich omówienia. A skoro już mowa o nowych potworach, jest ich całkiem sporo, odpowiedź na pytanie, kim oni tak naprawdę są, przedstawiłem wam na filmie widocznym teraz na ekranie. Link w prawym rogu ekranu, serdecznie zapraszam, a my zajmiemy się przedstawieniem tych postaci, ale nie fabularnie, a pod kwestią tego, co robią i gdzie się znajdują. Jedną z nowych postaci jest El Goblino, który pojawia się koło swojego kolegi Boba Szkieleta oraz kolejnej nowej postaci, czyli handlarza Jeffa, który może zaoferować nam przydatne przedmioty podczas naszej podróży. Wspominam o tym, ponieważ przyda nam się usługa naszego handlarza, ponieważ to dzięki jego pomocy możemy dostać się do tak zwanych backroomsów, czyli sekretnych poziomów drzwi. Otóż, aby to zrobić, polecam na początku gry zakupić dwa lockpiki, a następnie lutować tyle, ile się tylko da, aż dostaniemy się do naszego handlarza. Spotkamy Jeffa. Musimy u niego kupić kolejnego lockpika, by mieć ich około 3, najlepiej dosłownie 3, a do tego musimy u niego kupić szkieletowy klucz, ponieważ za pomocą tych przedmiotów dostaniemy się do sekretnych pomieszczeń, sekretnych levelów. A mianowicie, kiedy dotrzemy do pokoju numer około 60, tam za szufladą znajdziemy tajne przejście, które prowadzi nas do wspomnianych backroomsowych drzwi. Aby je otworzyć, potrzebujemy 2 lub 3 lockpiki, dlatego trzeba je mieć, a do tego szkieletowy klucz. Kiedy otworzymy nasze drzwi, to dostajemy się do dziwnej rzeczywistości pełnej kolejnych drzwi, potworów i wiele różnych innych wyzwań. Tak można powiedzieć, że są to swego rodzaju backroomsy w Dorsach, ponieważ rzeczywistość tam wygląda zupełnie inaczej, pokoje się mega różnią, są inne potwory, są inne zadania i wszystko jest takie dziwne, inne, dlatego tak to nazwałem. W tym wymiarze żyją potwory takie jak m.in. A60, który pojawia się w pokoju A60, stąd też jego nazwa, ponieważ oficjalne imię potwora nie zostało jeszcze ujawnione, odkryte, jakbyście go swoją drogą nazwali, dajcie znać. Podobna historia jest z potworem numer A90, przy którym nie wolno się poruszać, dosłownie jak on się wyświetli, to macie się zatrzymać, oraz z potworem A120, przy którym polecam się schować i nie wychodzić, podobnie jak to jest z Rushem, póki sobie po prostu nie pójdzie. A jeśli chcesz wygrać takiego oficjalnego pluszaka Screecha z Dorsów, to zostaw suba na moich kanałach oraz napisz w komentarzu, jaka jest twoja ulubiona postać z gry. Do tego w grze pojawił się nowy potwór o nazwie Snare, który można powiedzieć żyje pod ziemią i atakuje gracza ostrymi kolcami. Natrafić na niego możemy w Greenhouse'ie. Jego działanie jest podobne do działania Timothy'ego, czyli generalnie jak nas zaatakuje, to odejmie nam życie, ale nas nie zabije od razu. Podobnie jak to jest z pająkiem Timothy'im, są to takie obrażenia, można powiedzieć, jednorazowe, które mogą się powtarzać. No i generalnie o potworze tym nie wiemy za dużo, tylko tyle, że żyje w podziemiach. A z ciekawych nowych rzeczy pojawiła się, można powiedzieć, taka lecznicza roślinka, po której użyciu powoli nasze zdrowie będzie się regenerowało.
zyskamy taką super zdolność, która będzie wyświetlała się w lewym dolnym rogu ekranu. Jest to bardzo przydatna zdolność, ponieważ nie każdy potwór w Doors może nas zabić na hita, na przykład ten Timothy czy Snare, oni nas uderzą, a my za pomocą tej zdolności wyregenerujemy nasze życie. Generalnie zdolność ta będzie trwała do momentu naszej śmierci, kiedy zginiemy i nawet się, powiedzmy, że odrodzimy na tym samym poziomie podczas tej samej gry, to efekt ten i tak zniknie, ponieważ działa on dosłownie do pierwszej śmierci i żadne moce nam tutaj z tym nie pomogą. Oczywiście z nowych przedmiotów mamy ten szkieletowy klucz, o którym wam już wspomniałem, jak i krucyfiks, który może powstrzymać potwory przed atakiem. A wygląda to dosyć ciekawie w przypadku różnych potworów. Zresztą sami zobaczcie, jak to przy danym potworze wygląda. A idąc dalej, w Doorsach możemy też natrafić na tak zwane złe drzwi, fejkowe drzwi, sztuczne drzwi, jak zwał, tak zwał. Skrywają one potwora o nazwie Dupę. Także lepiej uważajcie na to pomieszczenie, bo mówiąc krótko, będziecie w czarnej dupie, jak na niego natraficie. I generalnie, jak natrafić na te drzwi? Cóż, drzwi są numerowane w kolejności. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 i tak po kolei lecą numerki, co nie? I jeżeli macie numerek na przykład 20, 21 i nagle 23, no to znaczy, że coś jest nie tak. To są tak zwane fejkowe drzwi, czyli drzwi, za którymi będzie skrywał się ten potwór. Także chodząc w Doorsach, teraz trzeba dokładnie patrzeć, jaki numer drzwi mamy przed nami, ponieważ jeżeli tego nie będziemy robili, no to czeka nas niemiła niespodzianka z udziałem naszej dupki.